drodzy, będę tą oto moją wypryszczoną twarz zabezpieczała odpowiednią ilością szpachli. Skaz mam aż zanadto ostatnio. Dlatego ja, niesiona brakiem umiejętności powiedzenia sobie nie kupuj tego, postanowiłam zakupić, słuchajcie, pod wpływem chwili, podkład z Milani 2-in-1 Foundation and Concealer. To będzie filmik z serii na spontanie. Otóż nie przygotowałam sobie dzisiaj żadnego scenariusza, a zwykle mam szkic tego, o czym chcę Wam mówić, żeby było mega, super, merytorycznie, żebyście mogli mi napisać, wow, ale konkretny film. Ja lubię konkrety, ale dzisiaj postanowiłam iść, słuchajcie, na spontan, ponieważ taki mam po prostu dzisiaj dzień i też wiem, że Wy lubicie takie czasami filmy, które nie do końca są takie, wiecie, idealne, dopracowane w każdym calu. Więc zaczynamy i zobaczymy, jak ja sobie radzę na spontanie. Weszłam na stronę Minty Shop z linka, który był w opisie pod filmem Maxineczki i po prostu zamówiłam ten podkład. Przyszedł do mnie bardzo szybko, w bardzo ładnym opakowaniu. Miałyście relację tego na Insta Snapie czy na Snaptagramie, jak to teraz się mówi. No i tam widziałyście, jak ładnie Minty Shop pakuje swoje wysyłki, więc tutaj wielki kciuk w górę dla Minty Shop. I przyszedł do mnie ten podkład. Ja oczywiście byłam już taka zajarana na niego. Mówię, ach, w końcu coś, co przyniesie jakiś w miarę wygląd mojej cerze. Mówię do Was niepomalowana. W ogóle zawsze miałam taką ideę, że będę dla Was nagrywała testy albo pierwsze wrażenia. Także kiedy już będę do Was mówiła, to będę pomalowana, będę mówiła jak człowiek. A tylko przebitki będą polegały na tym, że będę się malowała tym podkładem i będę Wam po prostu o tym opowiadała, ale czasami takie filmy też są spoko, więc taki film dzisiaj postanowiłam nagrać. I wiecie co? Wybaczcie mi to, że będę się tak rozgadywała, ale po prostu ja tak mam, jak nie mam właśnie szkicu. No, więc na czym skończyłam? Aha, skończyłam na tym, że byłam zajarana na ten podkład. Wyciągnęłam go oczywiście od razu, rozpakowałam. No i chciałam zobaczyć, jak bardzo żółty on jest, bo Aśka wspomniała o tym. Aśka nie lubi, jak się na nią mówi Aśka. Asia wspomniała o tym, że on jest mega żółty i że jest dla osób, które rzeczywiście są typowo żółte. Więc ja mówię, a będzie idealnie. Jak go odpakowałam i zobaczyłam, jak bardzo on jest żółty, to stwierdziłam, no, to nie będzie dla Ciebie, Laura, to jest zbyt żółte. No ale potem w toku tego, kiedy użyłam go pierwszy raz, okazało się, że on w istocie jest dla mnie idealny, wręcz bym powiedziała, stapiający się z resztą mojego ciała. Na początku wygląda to trochę śmiesznie, ale to za chwileczkę zobaczycie. Kolejna rzecz, jaką przeżyłam jako takie, można powiedzieć, troszeczkę zdziwienie i rozczarowanie, to to, że podkład ten po prostu śmierdzi jak Alantan, jak takie kremy dla dzieci do smarowania tyłka na odparzenia. Co no, nie jest zbyt porywające, nie oszukujmy się w przypadku tego, kiedy mówimy tutaj o kosmetyku do poczucia się, wiecie, tak bardziej luksusowo. W końcu to aż 7 dych, co nie? Więc chcemy się czuć luksusowo. No, więc to było coś, co mnie tak troszeczkę odrzuciło. No ale mówię, dobra, może będzie taki wspaniały i cudowny, że ten zapach jakoś przeżyje. Okej, zapach się da przeżyć i to jest fakt autentyczny. Ale teraz może powiem Wam o tym, co jeżeli chodzi o samo zdziwienie dotyczące konsystencji tego produktu. Otóż, jak możecie widzieć, produkt ten jest dość zbity, bym powiedziała nawet mega zbity. W istocie jest mega żółty, co tutaj nie podlega w ogóle totalnej dyskusji. Ma on kolor Creamy Vanilla 01 i jest chyba najjaśniejszym z tych kolorów, które udostępnia właśnie nam Milani z tej serii podkładów 2 w 1. No i tutaj, jeżeli chodzi o krycie, no to rzeczywiście spoko, jeżeli podkłady są takie zbite, bo wtedy istnieje szansa, że rzeczywiście będą kryjące. No i ja oczywiście zajarana na Beauty Blender i zajarana na ten podkład, postanowiłam połączyć te dwa zajarania ze sobą. No i chciałam sobie nałożyć ten podkład, słuchajcie, Beauty Blenderem. No ale jak możecie widzieć, to co właśnie próbowałam zrobić, nakładając go Beauty Blenderem, to do najlepszych pomysłów życia nie należało, dlatego że okazało się, że po prostu jest totalna klapa. A klapa polegała na tym, że po prostu ten podkład jakby on jest tak gęsty i jest tak zbity, że totalnie Beauty Blender nie był w stanie go rozprowadzić. I to nie jest dobra współpraca. Nie polecam Wam tej współpracy, bo efekt będzie właśnie taki ciasteczkowy bardzo. Takiego efektu żadna z nas nie lubi.
Więc moje pierwsze podejście do tego było totalną porażką i wówczas postanowiłam, że go sprzedam. Bo to nie jest dla mnie, bo jak podkład, który nie współpracuje z Beauty Blenderem, ja go mieć nie mogę, bo przecież kocham Beauty Blender, kocham nakładanie przy tego Beauty Blenderem. I jak można nie móc nałożyć podkładu Beauty Blenderem? Stwierdziłam, no, ja to muszę sprzedać, ja się muszę tego pozbyć, to jest w ogóle beznadziejne. No ale minął jeden dzień, emocje opadły. W ogóle opowiadam wam to jak jakąś historię po prostu życia traumatyczną, no ale staram się wam to powiedzieć po prostu tak, jak to było naprawdę i też w miarę, żeby to było takie ciekawe i odzwierciedlające moje emocje, które temu towarzyszyły. A jak wiecie, ludziom, którzy się jarają kosmetykami, którzy się pasjonują czymś takim, którzy uwielbiają testować nowe rzeczy, po prostu takie testowanie podkładu to jest, wiecie, jak testowanie, nie wiem czego, nie wiem, najnowszej metody leczenia jakiejś choroby, po prostu jak dla lekarza. No, a więc dlatego wam to opowiadam z takim przejęciem. No, więc minął jeden dzień, nastał wieczór, nastał ranek, dzień drugi, emocje opadły, no i laurka postanowiła się przymierzyć do tego specyfiku drugi raz, no bo gdzieś tam z tyłu głowy miałam, że tak, kolor ma idealny, krycie no też ma niczego sobie, no i w sumie tylko ten Beauty Blender to taki element, który tutaj nie pasuje do tej układanki. I wtedy laurka wpadła na kapitalny, rewelacyjny po prostu pomysł, na który wpadłby każdy normalny człowiek już na samym początku, mianowicie, żeby zapoznać się z wskazaniami producenta dotyczącymi tego, jak nakładać ten specyfik. No i też przeczytałam, zapoznałam się, no i okazało się, żeby nakładać palcami. Tak, palcami. Palcami, naszym najlepszym narzędziem pracy. Gdybym oglądała pewnie ulubieńców Maksineczki do końca i pozwoliłabym jej dokończyć wypowiedź dotyczącą tego produktu, jaki jest wspaniały, to pewnie bym się dowiedziała o tym już wcześniej, no ale oczywiście, wiecie, emocje, euforia, w gorącej wodzie kopana, Laura od razu musi mieć, tak, wow, i wow. No, więc dlatego właśnie tak to było. No, ale nic straconego. Nastał właśnie ten drugi dzień, kiedy postanowiłam przejść do nałożenia go palcami. No i nałożyłam go palcami i rzeczywiście okazało się, że jest całkiem spoko. I właśnie tutaj możecie teraz widzieć, jak jest całkiem spoko. Nawet nakłada się, bym powiedziała, tak całkiem nienagannie. I rzeczywiście tutaj możecie widzieć całkiem tak przyzwoicie to wszystko razem. Wyglądało zdecydowanie, już nie był to ciasteczkowy potwór z ciasteczkiem na twarzy, ale już była to całkiem taka fajnie wyrównana cera, kolory cery, bym powiedziała, nienaganny. No i te całe, wiecie, pobojowisko, wrzodowisko troszeczkę zeszło na drugi plan i nie było aż tak widoczne. I tak, tutaj wymagany był Catrice Camouflage Cream, no ale mimo wszystko gdzieś tam już to troszeczkę lepiej wyglądało. No i nastał ten moment, w którym trzeba było, wiecie, nałożyć korektor, przypudrować to wszystko, dokończyć makijaż twarzy, no i przetestować, jak to wszystko razem będzie się sprawdzało w ciągu dnia, kiedy po prostu nasza cera zaczyna się uaktywniać, wydzielać jakieś sebum, kiedy być może się nawet spocimy, chociaż lata już nie ma, no i wtedy nastał ząg numer 2. Więc teraz pokażę wam w zbliżeniach, jak wygląda ten mój podkład po dokładnie 8 godzinach. I powiem wam szczerze, no nie zadowala mnie ten efekt, dlatego że tak naprawdę tutaj mam wszystko pościerane. W okolicach nosa jest dokładnie to samo, na czole tak samo. Jeżeli teraz ja bym po prostu wzięła dłoń, żeby cokolwiek, żeby na przykład poprawić włosy, to już mi się tutaj zrobi linia i wszystko zostaje mi na dłoniach. Tak samo tutaj. To jest dla mnie totalnie niedopuszczalne, żebym miała taką sytuację, że dosłownie podkład jakby, no nie wiem, no znika, po prostu znika, dlatego że w ogóle cały czas ta twarz jest tak jakby nie do końca, jakby to wszystko nie było takie do końca zastygnięte. Ja nawet podkład z Eveline, który kosztuje 11,99, to ten podkład totalnie mi się trzyma cały dzień i on się nie przemieszcza, on nagle nie znika w ogóle, nie ma takiej sytuacji, żebym ja miała takie uczucie, że na przykład jak ja dotknę tej twarzy, to że mi zostaną plamy, a tutaj ewidentnie tak jest. I gdybym ja na przykład teraz, w ogóle już jestem zapchana, też chciałam wam powiedzieć, sorry, że tak kiwam słowo tak, ale dużo chcę powiedzieć. Jestem zapchana, bo już tutaj czuję, że już mam tutaj taką diodę, która mnie na przykład boli. Tak samo tutaj. I to są takie rzeczy, które no nie są dla mnie czymś na pewno, za co bym zapłaciła chociażby te 70 zł. Wiem, że to nie jest nie wiadomo jaka cena kosmiczna, wiem, że są osoby, które kupują o wiele droższe rzeczy,
Natomiast dla mnie myślę, że to już jest taki podkład troszeczkę droższy i zdecydowanie od takiego podkładu nie oczekuję takiego dramatu, jaki aktualnie mam. Oczywiście weźcie też pod uwagę to, że oczywistym i wiadomym jest to, że na kamerze to wygląda inaczej i na żywo też to wygląda inaczej. Uwierzcie mi, że z bliska naprawdę to wygląda okropnie. Teraz Wam pokażę zbliżenia i mam nadzieję, że w ten sposób też troszeczkę Wam dam do myślenia, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji w temacie tego, czy zakupić ten pokład, czy też nie. Tak. No i tutaj już mogłabym w tym miejscu w sumie zakończyć tą jakże rzewną historię, ponieważ tak naprawdę u mnie te dwie rzeczy już totalnie dyskwalifikują podkład. No ale postanowiłam mu dać szansę numer 3. I szansa numer 3 polegała na tym, że w ciągu dnia postanowiłam używać bibułek matujących, to znaczy odciskać sobie nadmiar sebum i tego, co się już tak ważyło, no nie oszukujmy się, co mi się przy moich takich zwykłych podkładach naprawdę tanich nie zdarza, to tu się zdarzało, więc mówię, dobra, spoko, spróbujemy, odsączymy to, ten nadmiar tego czegoś świecącego, co już mogłoby się ścierać w bibułkę matującą i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. No i rzeczywiście, kiedy się zdjęło nadmiar sebum, odrobinkę później przypudrowało pudrem jakimś prasowanym. Ja akurat miałam jakiś totalnie randomowy z Eveline, który po prostu mam w kosmetyczce. To okazało się, że całkiem nieźle potem produkt ten się sprawował do końca dnia. I jak możecie widzieć, nawet nie mam aż takiej dramy. Więc tutaj historia moja się już właśnie kończy i chcę Wam powiedzieć tylko tyle, że jeżeli chodzi o obietnice producenta, z którymi się zapoznałam tak naprawdę dopiero dzisiaj przed nagrywaniem tego filmu, tak wiem, to jest po prostu totalna porażka, no ale mówię Wam, jaka jest prawda. Numer jeden obietnic, medium to full coverage, czyli średnie do pełnego krycia, okej. Spoko, natomiast nie wiem, jak to miałoby wyglądać przy pełnym kryciu, czyli przy nałożeniu na przykład drugiej warstwy. Nie wiem, musiałabym chyba wiadro tych bibułek ze sobą nosić, bo zdecydowanie to jest taki efekt, który ja w dzień dobry wiem, że będzie mnie zapychał. I zapychał! Tak, zapychał, właśnie zapychał, 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 zapychał. I później miałam jeszcze większe pobojowisko, ale to tylko na czole, znaczy nie wiem w sumie czy tylko. Ale tak, tak właśnie to wyglądało, że on mnie zapchał. Oprócz tego jest lightweight oil free formula, czyli ma być lekki i beztłuszczowy. Nie wiem, czy jest beztłuszczowy, wydaje mi się, że tak nie jest, ale to tylko moje subiektywne odczucie. Jeżeli chodzi o lekkość, to pomimo tego, że jest dość kryjący, to jest lekki, więc tutaj powiedzmy sobie, że po części ta obietnica jest ok i można ją zatwierdzić. Długotrwały, odporny na wodę i odporny na pot. Jeżeli chodzi o wodę, to ciężko się wymywa go z Beauty Blendera, więc coś może w tym jest, ale musiałam użyć zdecydowanie mojego olejku pod prysznic z Isany, żeby to domyć, więc tutaj też producent ma rację. Aczkolwiek, nie wiem, nie wystawiałam swojej twarzy na deszcz, żeby móc to zaaprobować, zatwierdzić i po prostu Wam powiedzieć, czy tak jest na 100%. Jeżeli chodzi o długotrwałość, to moim zdaniem to nie jest pokład długotrwały, dlatego że zaczyna się wyświecać po 4 godzinach i prócz tego, że się wyświeca, to zdecydowanie, jeżeli nie byłby odpowiednio w tym momencie potraktowany właśnie bibułkami, to po prostu byśmy wyglądali jak... Nie, po prostu ten podkład by nam wpływał w okolicach nosa, ważyłby nam się w okolicach czoła i nie wyglądałoby to zdecydowanie estetycznie. Żadna z nas nie lubi takiego efektu. A jeżeli chodzi o odporność na pot, no to ja się jakoś mega nie pocę. Natomiast myślę, że to wydzielanie się sebum możemy podpiąć pod pot i zdecydowanie w okolicach, w których tak owe sebum się wydziela bardzo szybko, czyli właśnie tutaj w okolicach nosa i na czole, no to on nie zdał tego egzaminu, więc to nie jest obietnica, która jest spełniona. Nie wiem, czy miałyście do czynienia z tym podkładem. Jeżeli miałyście, to koniecznie mi dajcie znać. Dajcie też znać, czy tego typu filmik pogadankowy, taki troszeczkę z przymrużeniem oka, bez makijażu, Wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie mi znać proszę w komentarzach. Koniecznie też dajcie łapkę do góry, jeżeli taki film Wam się spodobał. Koniecznie dajcie mi znać, co Wy sądzicie na temat produktów w takich cenach o
takiej trwałości średniej, no bo tak bym to nazwała. Dajcie mi znać, czy również czasami podejmujecie takie szalone zakupy, nie do końca przemyślane i potem się troszeczkę rozczarowujecie. I dajcie znać też, co wtedy robicie w takich sytuacjach, czy może plujecie sobie w brodę, czy też po prostu dajecie temu swojemu zakupowi milion szans, tak jak ja. Koniecznie dajcie mi znać, czekam na Wasze komentarze, na Wasze informacje zwrotne w komentarzach. A dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmikach, może troszeczkę bardziej poważnych i przemyślanych i ze scenariuszem, ze szkicem i w makijażu, a nie w takich z morze. Dajcie znać i widzimy się następnym razem. Pa!